nie można się do niego... Że na grzybach jest. Że nie można się dodzwonić, nie można się skontaktować. Jakiś czas mijał, a ty wracałeś, powiedzmy. Ale to były jakieś takie na grzybach byłem wtedy. Na grzybach. To były sezony grzybowe, zawsze jest. Dzień dobry, witam Was serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Czyżak i dzisiaj mam przyjemność gościć, w zasadzie to jestem gościem w redakcji Weszło, w której często można spotkać Wojtka Kowalczyka. Witam Cię, Wojtku. Witam. Cieszę się, że się spotkaliśmy, bo wiesz co, nawet kilku widzów się dopraszało, kiedy wreszcie będzie wywiad z Kowalem. Także jest... No to za chwilę. Jest potrzeba. Zacznę od Twoich kontrowersyjnych wypowiedzi, bo często, powiedzmy, wzbudzasz wiele emocji swoimi wypowiedziami. I tak jestem, można powiedzieć, ciekawy, czy ty w ogóle żałujesz jakichkolwiek swoich wypowiedzi, które przez ten czas różne opinie wygłaszałeś? Nie, no, ale pamiętajmy, że żyjemy w takim świecie, gdzie sprzedaje się kontrowersja, sprzedaje się zła informacja, a nie sprzedaje się dobra. Do tego się też trzeba przystosować. Zresztą ja zawsze od samych początków mojej kariery byłem zdecydowany głosić takie dla niektórych niepopularne opinie, komentarze i tak już mi zostało. No tak, bo ty byłeś w sumie... Po prostu się nie zmieniłem przez całe życie. Jesteś właśnie naturalny w tym oczywiście, co robisz, ale zastanawiam się po prostu, czy nie wiem, no tak jak wspominasz, wiadomo, powiedzmy, że kontrowersyjne wypowiedzi wzbudzają emocje i też... Dużo osób wtedy jesteś w stanie zainteresować, ale czy czasem nie było tak, że właśnie powiedziałeś coś po to, żeby zainteresować większą liczbę osób? Co? No nie, no wiadomo, tak, że czasami człowiek się pomylił, ale to pewnie tylko w takich wypadkach, gdzie przed meczami, pamiętam to przed meczem z Celticiem, jak byłem przekonany, że Legia polegnie. Mówiłem wtedy, że Celtic zgwałci Legię, okazało się, że było odwrotnie. Ale to wiesz, jak to jest takie typowanie meczów, prawda? No tak. No to później można, człowiek pewnie takich rzeczy żałuje, ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to no taki już jestem, tego już nikt nie jest w stanie zmienić, ja już się nie zmienię, jestem już za stary na to, by przechodzić na coś takiego, na innego, na takiego bardziej grzecznego chłopaka, no bo takim nigdy nie byłem i wychowałem się w Warszawie na Woli i na Brudnie, no tam nie można być grzeczny. Nie będziesz się dostosowywał też do tego, co ktoś, rozumiem, wymaga, no bo to chyba nie o to chodzi. No, ciężko byłoby się zmienić, tak? Mi się wydaje, że zaszkodziłbym może nie tyle sobie, co też może czy zaszkodził. No, zawiódłbym pewnie sporą liczbę, nie wiem, kibiców, fanów, znajomych, że jednak nagle przestałem opowiadać takie rzeczy, które powinienem, a zacząłem jakieś okrążkami, jakimiś takie derdy małki, których nikt nie chce słuchać, prawda? No, nie będę mówił, że świetna jest polska ekstraklasa, bo akurat jest słaba, no ale jakbym zaczął takie rzeczy mówić, no to ludzie też by przestali mnie słuchać. A dostajesz jakieś właśnie prywatne wiadomości, albo jak spotykasz ludzi, to wspominają właśnie, że Kowal, super, dobrze to powiedziałeś? Bo zakładam, że tych, którzy mówią ci, że gadasz jakieś tam, powiedzmy, bardzo złe rzeczy, to dostajesz pewnie dużo. No wiesz, no, SMS-y, no to zależy od kogo, tak? Nie, SMS-y, nie SMS-y, za mało SMS-y, kto ma numer pewnie, SMS-y, nie? No właśnie, ale... Bo Twitter, nie, no, ale, patrzę Twitter, ale, nie? Ale ja czytuję ja czytuję komentarze, i, no ale wiesz, nikomu nie dogodzisz w 100%. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek miał 100% fanów albo na tak, albo 100% fanów na nie. No tutaj nie ma takiej osoby na świecie, nie ma tego i nie będzie w życiu, bo gdzieś ten, tak jak wspomniałem wcześniej, to wszystko jest podzielone, ale... No cóż, takie jest prawo. Taka jest demokracja. Możesz krytykować każdego i możesz też oczywiście chwalić. Wiele osób, w sumie to bardziej chodzi mi o kibiców Legii i sama Legia. Generalnie trochę mogło się osób na ciebie obrazić, bo można powiedzieć, że zaczęli cię wypominać też, że ty mocno przyczepiłeś się do Legii. Mimo że z tą Legią byłeś mocno związany i jesteś, to jakby tam... Taką jakby specjalną miłością otoczyłeś Legię. Znaczy, no ja Legii cały czas kibicuję, tylko ja chciałbym taką Legię oglądać, której nie musiałbym się gdzieś wstydzić, prawda, w Europie
i która na przykład gra takie mecze jak, nie wiem, przy pustym stadionie, co chociaż też nie powinno mieć miejsca w meczu z Realem Madryt, pamiętnym 3-3, no taką Legię chętnie oglądam, no ale już nie chciałbym oglądać takiej, jaką widziałem w tym sezonie, w europejskich rozgrywkach, czyli w eliminacjach do europejskich rozgrywek, czy też na starcie sezonu. Także no troszeczkę wymagamy od, tak jak chyba w każdym kraju cywilizowanym, od tej drużyny najbogatszej, najlepszej, wymagamy czegoś, co też może przynosić satysfakcję, a nie tylko wstyd za grę na boisku, czy też za poruszanie się po tym boisku. Nie, bardziej patrzę z perspektywy tego, że faktycznie gdzieś tam, no, tak jak mówisz, wyrażasz się w mocnych słowach i to mogło urazić kibiców, że jak to możliwe, że Wojtek Kowalczyk, nagle zacząłeś tracić w oczach takich osób, które gdzieś cię przez wiele lat podziwiały jako, powiedzmy, swojego idola i nagle ten idol z Legii zaczyna obrażać Legię. Wiesz, to tak zawsze jest postrzegane, że taki idol nie powinien jakby, wiesz, wygłaszać takich teorii. Ale, ale uwierz mi, że znam mam mnóstwo, znam kolegów, znaczy kolegów, znam kibiców, mam mnóstwo kolegów kibiców Legii, którzy są tego samego zdania co ja. No, tutaj nie ma się co oczekiwać, pamiętajmy, no, to nie jest tak, że nagle wszyscy. Są też tacy, którzy ze względu na ostatnie wydarzenia w Legii gdzieś tam przez lata, no też przestali chodzić na tą Legię, tak? Bo stwierdzili, że na dziadostwo się nie chodzi. No i no co zrobić? Taka jest rzeczywistość. Wymagania są wielkie, jeżeli chodzi o tak najlepszych piłkarzy, tak jak mamy w stosunku do Lewandowskiego zawsze przy meczach reprezentacji, tak samo powinny być i są, przynajmniej według mnie i dla mnie, wymagania wobec najsilniejszych klubów w Polsce. Nie tylko ślizganie się na zasadzie i udawanie, że wszystko jest w porządku, bo na końcu i tak się zdobędzie tytuł mistrzowski w tej słabej lidze, ale ogólnie rzecz biorąc, no nie można kompromitować się w meczach z drużyną z Luksemburga, czy też z drużyną mistrza Słowacji, bo na przykład, no, wiemy doskonale, to nie przystoi nawet tej ostatniej drużynie Ekstraklasy, a co dopiero mówić o drużynie, która ma największy budżet w tym kraju. Pretenduje do grania w Lidze Mistrzów w teorii, oczywiście. No właśnie, to też, wiesz, no, u nas mistrz kraju, no, raz na 20 kilka lat dopiero, no, wpadnie do Ligi Mistrzów na chwileczkę i dajmy na to, no, to też nie jest satysfakcja, by ewentualnie chwalić tego mistrza ani poziomu, a jeżeli już mówimy, że można krytykować Legię, no to tym bardziej, jak nie będzie mistrzem, to tym bardziej, jeszcze bardziej trzeba krytykować, no bo jeżeli ty masz, no Bayern Monachium z największym budżetem ciężko ma przegrać ligę, bo dla nich to wtedy już jest dramat totalny, tak samo powinno być w przypadku Legii, a Legia na razie w ostatnich latach nie pokazała mi czegokolwiek, że zdobywa mistrzostwo, nie wiem, 5-6 kolejek wcześniej, zawsze jest to męczarnia do samego końca i gdzieś w ostatnich kolejkach dopiero rozstrzyga tytuł. Pracowałeś w Polsacie, teraz pracujesz w Weszło, jeżeli tak to mogę nazwać. Masz tu trochę większy komfort, jeżeli chodzi o kwestie wypowiedzi. Tak generalnie pracuje Weszło, że wyraża swoje, powiedzmy, luźne opinie, każdy może powiedzieć. Telewizja niestety zawsze ma jakieś tam, powiedzmy, ograniczenia. Miałeś problem z tym, żeby właśnie wypowiadać dokładnie to, co myślisz w Polsacie? Nie, wygłaszać z każdą opinię? W sprawach piłki nożnej, no pamiętajmy, też krytykowałem i Legię, nie, nie, krytykowałeś, tylko bardziej i reprezentację, i reprezentantów, i selekcjonerów, i Legię, i wszystkie pozostałe inne kluby w Polsce, które się kompromitowały, czy błaźniły na arenie międzynarodowej, także z tym nie było problemu. Największy problem, oczywiście, ze względu na to, że to były te, pewnie, znaczy nie pewnie, tylko na pewno komentarze polityczne. No niestety u nas w Polsce jeszcze do tego nie wszyscy dorośli. No właśnie, a jeżeli możesz w ogóle zdradzić i o tym powiedzieć, to jaki był powód, że nie pracujesz w Polsacie? No tam był raczej, tak, najpierw chodziło o komentarz w sprawie Szpakowskiego, później jeszcze trochę było tych politycznych, zresztą, ale to wiemy doskonale, no, jeżeli się przemieścisz na inny segment niż sport, niż futbol, tym, no tak, czasie tego, no to już zawsze ktoś się znajdzie, kto ma do ciebie pretensje. No ale dobrze, no przecież ja tam do Polsatu miałem pretensje za to, że ich opuściłem, to znaczy, że oni opuścili, stwierdzili, że już nie będą korzystać z moich usług i tak mam, no bo przecież to dla mnie to nie jest problem, ale przynajmniej wiedziałem jedno, no mam swoją opinię
Ja z tą opinią się zgadzam, nie wszyscy muszą. No właśnie, bo nie miałeś tak, bo powiedzmy, że ktoś mógłby powiedzieć, dobra, przepraszam i jakoś spróbować wrócić. Ty masz swoje zdanie i generalnie nie miałeś takiego czegoś, że o, wrócę, nie wiem, przeproszę za swoje słowa, coś w tym stylu? Nie, patrzę przez pryzmat, czy... Dochodziły mnie głosy, że jeszcze chwila i możesz wrócić, tyle, że... Nawet ja sam, czy u mnie w domu rodzina też, że tak postrzegaliśmy to na zasadzie. Każdy ma prawo mieć opinię o polityce, jaką chce. Jeżeli ja miałem taką, no to mnie namawiały, żebym ewentualnie nie wracał. Żebym sobie, jak jeżeli już dostanę gdzieś propozycję, to żeby szukać się albo pójść gdzie indziej, ale na pewno nie wracać w to samo miejsce, gdzie dajmy na to. Na początku się mówiło, że mnie zawiesili, później, że wyrzucili, coś w tym stylu, ale też byłem tego samego zdania, że jednak. A Mateusz, Borek, generalnie Romek, Kołtoń wstawiali się coś? Znaczy, ja z nimi rozmawiałem, tylko że wiesz, no nie od nich zależy, no, zdaję sobie nie od nich taka decyzja, już się rozmawiałem i z nimi, i z Bożydarem Iwanowem, i z Czarkiem Kowalskim. Mówię, no to bo dalej gdzieś z nimi rozmawiam, tyle że kto to mówi, już nie jesteśmy z tej samej, dajmy na to, stacji, no, ale no, to nie było do nich, oni nie mogli podjąć takiej decyzji, bo nie oni zarządzają stacją. A powiedz mi, odbierasz telefon w ogóle? No dosyć często, też pytanie zależy od kogo. Od kogo? A od kogo odbierasz telefony? No najczęściej z drużyny KTS weszło, bo no, to jest taki ten, no i tutaj ze stacji w tej chwili. Od samego weszło, bo muszę odbierać, bo do tego też mam takie obowiązki, muszę porozmawiać. Uzgadniam często ten, nawet dziwnym trafem na Facebooka już trafiłem, mam już Facebooka, co w życiu bym nie pomyślał, że mogę ogarniać takie rzeczy, no bo mówię, Twitter to jeszcze dałem radę, ale z Facebookiem, ale radzę sobie. Nie, pytam, bo no tak wiele osób, o które pytałem, to że raczej do Kowala dodzwonić się nie idzie, a twój numer miałem już bardzo, bardzo długo i tak się śmiałem właśnie, że wreszcie mi się udało, się cieszę, że nam się udało spotkać, ale dlatego tak pytam z ciekawości, czy w ogóle odbierasz, czy bardziej kwestia obowiązków, domyślam się? Nie, odbieram, czasami odzwaniam. Wiesz, no, przez pewien okres też do mnie dzwonili dziennikarze, których nie miałem numerów wpisanych, tak? No bo nie wpisuję wszystkich, tak? No to zasada jest jedna i ona jest skuteczna. Trzeba wysłać SMS-a, przedstawić się, no ja wtedy... Będziesz wiedział, z kim masz do czynienia. I dosyć szybko odzwaniam, bo to nie jest problem, tak? No bo jeszcze to nie jest jakiś taki problem, żeby nie odzwonić, porozmawiać, jak ktoś chce. No a wiesz, no, nie można odbierać wszystkiego, jak nie masz zapisanego numeru. Nie, bo... to nie jest zarzut, tylko się śmieję, no, właśnie, wiesz, bo po prostu słyszałem taką, po prostu, że do Kowala jednak ciężko się dodzwonić. No nie, no nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ale ja też mam swoje obowiązki. Oczywiście. Ja na przykład nie lubię sobie przeszkadzać rozmawiając przez telefon, jak zajmuję się kuchnią, a że w domu zajmuję się kuchnią praktycznie codziennie, jak mam wolne, no to w godzinach, jak ja coś przyrządzam do jedzenia, jakiś obiad, telefon nie funkcjonuje, choćby nawet 100 rozmów było, 100 innych chętnych porozmawiać ze mną przez telefon, nie ma szansy, żebym odebrał. Nie będę sobie przeszkadzał, bo jeszcze niechcący coś by mi nie wyszło. No jasne, jeszcze byś sobie palca gdzieś... Ale mówię. No. A jakie jest popisowe danie Kowala? Jakie jest popisowe? Ja wszystko potrafię zrobić i ugotować. To nie, dla mnie nie jest jakiś problem. To już trzeba by się zapytać pewnie rodzinę. Ostatnio kapitalny bigos zrobiłem, bo akurat taka pogoda naszła w Polsce, że zimno się zrobiło, czyli taki to bigos oczywiście, to jest specjalność zakładu, ale ja z tym nie mam problemu z żadną kuchnią z tego powodu, że ja jak pojechałem do Hiszpanii, to już tam musiałem się nauczyć gotować. Tam mi się dziecko rodziło, nie można było codziennie z niemowlęciem chodzić po knajpach, no tak. Dajmy na to po restauracjach, no bo trzeba było też coś ugotować. Uczyłem się tego i hiszpańskiego gotowania jedzenia, także z tym nie mam problemu. A to cię odpręża? To jest, bo czasem niektórych to jest taka forma relaksu, czy po prostu lubisz, czy w jaki sposób to postrzegasz? Znaczy, no lubię, bo tak się tego nauczyłem i akurat lubię być w kuchni, tak? Lubię sobie to wszystko poprzygotowywać i lubię, nie lubię też się śpieszyć w tej kuchni. Ja wolę tak na zasadzie
troszkę dłużej niech się to wszystko pogotuje, mówię o czasami o jakichś zupkach czy coś, na przykład rosół, u mnie rosół to musi się gotować ponad 2-3 godziny, bo inaczej to nie będzie rosół, to może być woda z makaronem, to musi mieć wszystko ręce i nogi, ale tym się odprężam, a co zawsze szczęśliwy jestem z tego, że coś co zrobię to smakuje rodzinie i, no i sam z przyjemnością jem. No, jedzenia po śmietnikach nie wyrzucam. To, co często ludzie robią, nie wyszło mi żarcie, trzeba wyrzucić. No, nie. U mnie nie mam z tym problemu. Zawsze jest, jak to mówią, to jedzone, to leży wylizane, jakby co, także. Jest satysfakcja. A powiedz mi, bo pytam o kwestię związaną trochę z tym, jeżeli na przykład ciebie gdzieś... zdarzały się takie momenty, w których no po prostu nie było z tobą jakby kontaktu. Coś działo się, powiedzmy, złego chociażby gdzieś z tym Polsatem i później mówiło się, albo też chodziły jakby takie teksty gdzieś typu Twitter, że Kowal znowu zaszył się na brudnie i nie można się do niego... Że na grzybach jest. Że nie można się dodzwonić, nie można się skontaktować. Jakiś czas mijał, a ty wracałeś, powiedzmy. Ale to były jakieś takie na grzybach byłem wtedy. To na grzybach. Były sezony grzybowe. Zawsze jesienią się to zdarzało. No, nie miałem jakichś dłuższych przerw. No. Powiedzmy tak, no to trzeba... Nie ma z tym jakiejś legendy większej związanej, rozumiem, żebyś gdzieś na przykład potrzebował się odciąć od tego wszystkiego, od całego środowiska. Nie, no nie, takich rzeczy nie było, że jeżeli mnie nie było w jednym programie, czy ewentualnie w dwóch kolejnych, no to przecież każdy może być chory. Oczywiście pisało się najczęściej, że Kowal wyjechał na grzyby, tak, no bo taką wersję nawet przedstawiał Marian Kmita. Gdzieś z tej, znowu gdzieś pojechał na grzywę. No tak, no taka rzeczywistość, ale no, już czasami nie mogłem pogodzić tego lasu, tego wysypu grzybów, których uwielbiam ze wszystkimi czasami. No tak to było, no ale też nie było jakiejś takiej dłuższej awarii, dłuższej przerwy, no bo być nie mogło. Mhm. Mocno jakby związane, no jesteś teraz, weszło, tu ciebie można spotkać praktycznie na co dzień, ale związałeś się też tutaj z tą akcją, z klubem, z KTS-em, mocno jesteś w to zaangażowany. I też pytam tak, czy a propos Krzyśka Stanowskiego, no bo czy on stanowi jakiś taki ważny element gdzieś w twoim życiu od pewnego momentu, bo i książka, i weszło, i KTS. I tak to się wszystko układa w jakieś takie puzzle, które pokazują, że no mocno tutaj taka operacja wyszła tobie na dobre. I tak mi się przynajmniej wydaje, tak to postrzegam. No wiesz, no tutaj Krzysiek miał... Że odnalazłeś się tutaj dobrze. Tak, ale też pamiętajmy, że no jednak też łatwiej jest, mając już i to radio, i tutaj i to wszystko w Warszawie, i klub w Warszawie. Ja jestem z Warszawy, a potrzebowałem też trochę zajęcia, bo jednak byłem ponad rok praktycznie leniem. Poza tym, co można było ewentualnie w domu porobić i oglądać, pooglądać się troszeczkę futbolu i nie tylko w telewizji, no to takie zajęcie mi gdzieś się przydało, bo jednak człowiek się później nudzi, jak już tak nic nie robi, prawda? No bo ile przecież po tym lesie pochodzisz? No bez przesady, no jesień jest krótka. No tak. I sezon grzybowy także. A tutaj nawet idealne zajęcie, tak? Bo oprócz tego, co tutaj możemy zrobić, audycji, programów, no to jest ta drużyna, którą... No tam też powiem szczerze, aż mi pasuje na zasadzie takiej, że no też dużo czasu spędzamy, bo tak jest, raz mecz w tygodniu, dwa razy w tygodniu są treningi, a jeszcze do tego są później jakieś tam... Meetingi, tak, bankiecik jest zawsze, no to troszeczkę to wszystko jest akurat tak poukładane, że wiem, że ciężko mi jest znaleźć dwa dni takiego wolnego, totalnie wolnego dwa dni, że nic nie robię, tak? Że o, teraz bym się położył, jeden dzień totalnie odpoczął, no jest taki jeden, ale już wiem, że następnego no albo trzeba przyjechać na audycję, albo iść na trening. No sam zacząłem się ruszać z drużyną, zobaczymy jak... No właśnie, bo przecież zaliczyłeś mecz, nie? Tak, nawet dwóch już wystąpiłem, no. tak, ale nie czułem się do końca po nich dobrze, bo miałem na jakimś twardym... Prawie że betonowym boisku graliśmy i tak później dochodziłem długo, jeżeli chodzi o stan moich achillesów i mięśni, łydki, także... Nie sprzyja stawom. Tak, na razie postanowiłem troszeczkę indywidualnie gdzieś się... Indywidualnie, ewentualnie w środku tygodnia z drużyną potrenować dwa razy, zaczynam jak długo. Przepracuję okres zimowy, wtedy będzie łatwiej. Ostatnio nie mogłem grać, no bo wolałem drużynie nie narażać. Graliśmy z całą czołówką, mecze ligowe, powygrywaliśmy je i to najważniejsze.
Ostatnie dwie kolejki mamy z dwoma ostatnimi drużynami, także może tam. Może jeszcze, wtedy coś. Tak, tam jeszcze jakieś, tak, to jakieś 30 minut myślę, że sobie pogram. A masz już przygotowaną jakąś cieszynkę na wypadek, jak strzelisz bramkę? Nie, bo jedną strzeliłem, to nawet nie byłem przygotowany. Jedną chyba byłeś zszokowany, że strzeliłeś w ogóle. No nie, ale to akurat trenowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że jedziemy właśnie na to boisko takie wąskie do na mecz wyjazdowy i też tak ćwiczyliśmy troszeczkę autów. Mamy zawodnika, napastnika, naszego najskuteczniejszego, który jak na normalnym boisku, jak machnie, to leci ona tak praktycznie pod bramkę. Aha. No to tutaj mówię tak, no słuchaj, na tym małym to musisz mnie trafić w globus, mówię. No rzucił idealnie, no troszeczkę za nisko, no ale jakoś dostawiłem głowę. I po rzucie z autu strzeliłem bramkę. Pierwsza, no na razie pierwsza, ale... A jakie to uczucie właśnie strzelić po takim czasie? Czujesz tą adrenalinę w ogóle na takich niższych klasach rozgrywkowych? Bo to chyba tak naprawdę... Ja tak patrzę przez pryzmat tego, że wydaje mi się, że ta różnica, bo grasz w piłkę, tak? Tam grałeś w piłkę, tu grasz w piłkę, różnica jest oczywiście klas i poziomów, ale chyba adrenalina i takie jakby odczucia są, emocje chyba podobne. No wiesz, jeżeli ty jeszcze dostajesz na samym początku, może nie przekaz, ale wymagania są tak, że trzeba zrobić awans, w co sam wierzyłem i chcemy to zrobić od razu w pierwszym sezonie, prawda? Bo to ma być poważny klub, który będzie awansował z roku na rok, a przynajmniej te pierwsze 2-3 lata chcemy tak, żeby było. No to wiesz, jedziesz na boisko, gdzie się troszkę męczysz, jesteś lepszy, ale prowadzisz tylko 1-0, ja strzelam na 2-0, no to jest ta radość jeszcze przed przerwą, czyli mówię, no fajnie, wyszedłem, strzeliłem, podwyższyłem wynik, jest, powinno być już dobrze. Nie, cieszę się i cieszę się też, jak strzelamy bramki nawet w meczach, które na przykład wygraliśmy 13-3, no to się cieszyłem się i z 10, 11, 12, 13, że drużyna chce dalej iść po zwycięstwo i wygrywać jak najwyżej, bo taka jest przyjemność też z uprawiania tej dyscypliny sportu. No tak. Grasz, no to strzelaj jak najwięcej, jeżeli możesz i ten przeciwnik akurat danego dnia jest w stanie tyle stracić, bo ty jesteś predysponowany do tego i dobrze strzelasz, wykorzystujesz sytuację za sytuacją, to tak trzeba to robić. I no, przeżywam troszeczkę męki na ławce, jak siedzę i widzę, jak drużyna się męczy, a w ostatnich meczach mieliśmy troszeczkę takich, to już jest w ogóle stres. Czasami, gdybym mógł, to rzucał butelkami w tych moich zawodników. A wolisz wtedy właśnie wejść na boisku? Tak cię korci, że muszę wejść? Czy... Nie, bo jak już widzę, jak ja widzę, że oni się męczą, to no ja tak mówię, no na dzień dzisiejszy nie, ja mogę im pomóc gdzieś tam w meczach, gdzie się bardzo fajnie układają. Ewentualnie wiem, że rywal jest dużo słabszy, no to wtedy tak, ale jeżeli ja wiem, że wychodzimy na drużynę, która, dajmy na to, ma tylko 3 punkty mniej od nas, no to tutaj nie będzie łatwo. Uwierz mi, w B-klasie też jest i gonitwa, i naparzanka, i... Wiesz co, sam gram w tych niskich ligach, więc też gram B-klasa, jest... A-klasa też sobie pogrywam, więc naprawdę wiem, że to jest... No właśnie, tak, to niech tak ludzie, co nie grają w tych niższych ligach, to niech uwierzą, bo tam też jest, to nie ma tak, że... Nikt ci nie odpuści, prawda? Nie, to jest... no wiesz, a że umiejętności są słabsze, to też z jednej strony, wiesz, no, ja w wieku 46 lat, no tak, no nie chciałbym teraz położyć się na stole gdzieś na operację. Albo o kulach chodzić. Ktoś z powodu braku umiejętności czysto piłkarskich dla zabawy grający w B-klasie po prostu zrobił nieudany w śliskim i gdzieś tą, dajmy na to, nogę złamał, tak? No to o to chodzi. No, chociaż nie wiem, jakoś tak zauważyłem, że akurat w tych kilku spotkaniach, co zagrałem, to jakby ten przeciwnik troszeczkę tak z szacunkiem tak? Do starszego dziadka podchodził. No i to jest przyjemne. Tak, jeszcze nie zostałem kopnięty, to miłe, ale tak jak mówię, zagrałem w jednym meczu 50 minut, w drugim 30, czyli jeszcze nie dostałem kopnięty. Także jeszcze nie polowanie na Kowala nie było? No nie, no bo no wiesz, no nie ścigam się z nimi, bo też nie miałbym szans raz, że zobaczę, jak ja wyglądam. No ale mówisz, żebyś robił teraz fit formę na przygotowawczy. W B-klasie jest długi okres przygotowawczy, bo jak skończymy dokładnie... No właśnie, bo tam jest strasznie długa przerwa, nie? No my kończymy 10 listopada i chyba zaczniemy koło kwietnia. To co, Turcja jakaś, obóz, czy...? No to już musiało być taki chyba... Chyba, żebym został ambasadorem gdzieś, do ambasady wyjechać pracować na pół roku. Nikt nie jeździ na ten. Nie, ale chcemy tak, chcemy troszeczkę, ale mi się to, dajmy na to, przyda troszeczkę... turniejami halowymi, treningami na hali, pomieszanymi właśnie też gdzieś z przygotowaniem jakimś takim, nie wiem, co to będzie, boisko piłkarskie, czy może po prostu gdzieś taka dobra ścieżka w lesie.
w lesie. Czyli stara taka, stara szkoła. Tak, no troszeczkę tak, troszeczkę zdrowia się przyda, nie tylko tym. Ale to zobaczymy, mamy sporo czasu, a mi się na pewno przydało. Wiesz, no jest motywacja, żeby biega, chłopakom jeszcze pokazać, jak się strzela, nie? Bieganie samo w sobie jest o tyle zdrowe i przyjemne po lesie, że... a przyda się na zrzucenie wagi, to tego jestem pewien. Więc pogadaliśmy o KTS-ie, który jest takim, można powiedzieć, troszkę oczkiem w głowie. U Ciebie od razu było widać mega duże zaangażowanie w ten projekt i widać było tą radość, ale chciałem Ciebie zapytać, jak Tobie się pracuje w ogóle weszło tutaj, bo redakcja no, składa się z grona tutaj młodych bardzo osób. I nie, no Andrzej Iwan jest. Andrzej Iwan. Tworzycie tutaj zespół oldboyów. Ale zapytam, jak Ci się pracuje właśnie w takiej młodej grupie osób, gdzie no powiedzmy jesteś dla nich jakimś może mentorem, czy jak to wygląda? Poza tym w ogóle robisz bardzo dużo rzeczy i usiądziesz w studio i skomentujesz mecz i właśnie powiedzmy zajmiesz się KTS-em, także jesteś takim trochę człowiekiem orkiestrą, więc jak się odnajdujesz tutaj w tej redakcji? Nie mam problemu, żadnego praktycznie, że tu jest młoda ekipa. Zresztą to sam Krzysiek Stanowski, jak wybierał tą ekipę, to ja to mówię, chyba musieli przejść testy na głupotę, bo zdali celująco, tak to nazwał. Także jest to mistrzowska ekipa. Wiesz, na początku, jak przyszedłem, to było to wszystko tak, bo jeszcze mieliśmy i te testy drużyny w kwietniu i ja przyszedłem tutaj, to była końcówka marca. Jeszcze tak się nie wszystkich człowiek poznał, tak? No bo to jednak po 40 chłopa przynajmniej, a gdzieś też jeszcze nie wszyscy akurat cały czas tutaj na miejscu, gdzieś po całej Polsce porozsiewani. Dopiero jak mieliśmy tam taką dwudniową integracyjną imprezę. A właśnie, tak. Tak, tak. No to tam praktycznie. Szczątki jakichś byli... zdjęć widzieliśmy. Tak, tak. No to tam już tam było tak grubo, ostro, można powiedzieć. Tam się wszyscy, tam większość wszystkich praktycznie tam poznałem i jakoś to już tak poszło, że. No nie, no jest kapitalna atmosfera tutaj. Jest. Tutaj nie można być zbyt poważnym. Znaczy poważnym w pracy oczywiście trzeba być, ale gdzieś trzeba mieć dystans do samego siebie, bo tu każdy z każdego potrafi zrobić pośmiewisko i ja się wiem, że chłopaki też, też to szyderka to jest tutaj bardzo wskazane, ale tak samo mamy w drużynie. Tam taka też... szatnia piłkarska, nie? Trochę to tak, jest... tak, tak. I jeszcze w drużynie, także no, śmiechu jest co nie miara i nie trzeba oglądać się ani kabaretów, ani dajmy na to jakichś komedii w telewizji, bo już wtedy nie ma siły na ten śmiech, którego człowiek no, korzysta przez cały dzień. Czy to tutaj właśnie w stacji, czy na treningach, czy na meczach z drużyną, także no akurat kapitalna ekipa, z którą chce się coś robić, której ewentualnie można pomóc, ewentualnie swoją wiedzą gdzieś pogawędką, a to, że oni są ode mnie dużo, dużo młodsi, no to nie ma większego znaczenia. Im nie przeszkadza, mi tym bardziej. No bo w sumie to niektórzy to nawet mogli cię nie widzieć na boisku, albo cię na pewno nie widzieli. No tak, jest spora liczba takich gagatków, no ale powiedzmy sobie, no, ale są wyśmienici w tym co robią. Oczywiście zawsze mam do nich pretensje, bo jakbyś tak się tutaj rozejrzał, to bałagania, że strasznie. No tak, tak. Ja tego nie cierpię, bo ja nawet jak tak w kuchni, czy tak, czy jak się wcześniej wspominam, to muszę mieć czysto. Ja w kuchni, jakbym miał coś niepozmywanego, to bym do niej nie wszedł, żeby cokolwiek zacząć robić. A tak mówię, ale tutaj jest... Różnie. No nie, różnie to mało powiedziane. Czasami jest tutaj. Oj. Teraz, no delikatnie teraz, teraz mamy troszeczkę bardziej, jest to bardziej ogarnięte, ale uwierz mi, w trakcie Mistrzostw Świata, co tutaj się wyprawiało. No wiesz, ja rozumiem, że był natłok roboty i trzeba było też tutaj i jeść, i popijać, bo były upały czy coś, ale i postanowione zostało, że w końcu mamy wodę z tych baniaków wielkich, tak? Bo wiesz, były tutaj dostarczane po 50-100 zgrzewek wody, ale butelek nikt nie wynosił. Faktycznie. To tutaj się walało, ale nie, troszeczkę bardziej ogarnięte, ale tak jak mówię, no, atmosfera to jest... Odnajdujesz się tutaj. Nie, no to jest atmosfera jest kapitalna i tak mówię, no jest nad czym tym. Można sprzedać swoją informację, można też... Wiesz, przy polskiej piłce jak pracujesz, no to musi być śmiesznie Oczywiście, i dalej gdzieś wiesz doskonale, że
te twoje krytyczne opinie się będą gdzieś tam w większości pewnie sprawdzały, no bo nasz poziom piłki niestety tak to wygląda. A tutaj wszyscy wiedzą doskonale, jak to funkcjonuje i fajna zabawa, no fajna zabawa połączona z obowiązkami, bo też to trzeba to tak nazwać. A w czym odnajdujesz się najlepiej tu, w tej pracy? Co największą ci radość sprawdza, albo gdzie najbardziej lubisz, nie wiem, usiąść przy stanie futbolu, skomentować mecz, czy właśnie ten KTS, co najbardziej ci taką przyjemność sprawia? Nie no, to akurat trochę rozdzielam, tak, no bo to jednak KTS to ma... No właśnie, to tak ciężko pewnie połączyć. Tak, bo KTS nie? To jednak jest na boisku, tam jest... Inna sprawa, bardziej... Po drugiej stronie mikrofonu. Tak, tam nie trzeba się, dajmy na to, jak to mówią, mądrzyć przed mikrofonem, no, tak, prawda? Tak, I oglądać meczu, bo oglądasz swoją drużynę i ewentualnie tam pogadać. A tutaj wszystko, w każdej chwili, tak mówię, potrzebny jestem na, dajmy na to, na Ligę Mistrzów, bo gra na przykład Barcelona, której jestem fanem od zawsze, no to wpadam, tak, potrzebny jestem do Ekstraklasy, bo mamy swój magazyn ekstraklasowy, mamy stan futbolu, także... Przy meczach reprezentacji oczywiście też muszę być, no bo wiadomo, reprezentacji, no to grałem w niej troszeczkę, to też tak. Mogę coś na ten temat powiedzieć, także... Wiesz, w czym mi się wydaje, że najlepiej się spełniasz? Jesteś najlepszy do jednego zadania. A propos trochę nawiązanie do gotowania, grillowanie. A, no grillowanie, no ale to już jak wiesz, Stano pisze, że będzie już grill rozpalony, to już zawsze jesteś pierwszy przy grillu. No, ale to wiesz, no to, przecież nie można grillować kogoś, kto wygrywa 5-0. Nie, oczywiście. Ale no. Wiesz, jak ciężko było grillować reprezentację na wałki, jak wygrywała eliminację, no bo taka rzeczywistość była, ale jeżeli już popatrzyłeś na to, co wyprawia reprezentacja na wałki podczas mundialu i tym szukanie tego ustawienia i ten czas przedmundialowym, no to też człowiek tego nie mógł cierpieć. Dlaczego coś dobrze funkcjonującego ktoś w tej reprezentacji był w stanie popsuć, a wiedział doskonale, że to funkcjonuje właśnie w tym elemencie, w którym on wprowadził, czyli w tym systemie 4-4-2, no później tymi trzema obrońcami, kombinowanie, no i tak. Taka różnica. No to już Stan wpadł na pomysł grillowania. No to poszukał tutaj od grilla kierownik, od podpałki Andrzej. Każdy ma swoje odpowiednie zadanie. Każdy ma takie zadanie, to dajmy na to. I no mówię, no, tak trzeba na to patrzeć. A akurat takich tematów wiemy jedno, jesteśmy. Znaczy w Polsce też ludzie, znaczy ci, co mają gdzieś tam w innych telewizjach coś, też potrafią skrytykować, no ale... Nie no, wy macie swój styl, to nie tak, ma co tak, się nawet nie, nie, oszukiwać. No, styl nie? I wiemy jedno, tak, że nawet gdzieś tam ciężko chwalić było nawet tą Legię za tytuł mistrzowski z poprzedniego sezonu. To znaczy wszystko jedno, kto by został mistrzem. To w ogóle Mistrzostwo Polskie tak, to było... Tak, no to wiesz, no to już bierzesz pod uwagę, że wygrał no, gdzieś tam drużyna najsłabsza wygrała, a tamci jeszcze gorsi byli, tak, no bo jeżeli ona wygrała, no to... Taki najsłabszy mistrz, można powiedzieć, ale tamci, co przegrali z nią, no to byli jeszcze gorsi. I do tego się gdzieś tam, tych tematów tutaj nie zabraknie. No bo wiemy doskonale, w jakiej my żyjemy rzeczywistości. Nie ma zaplecza żadnego piłkarskiego w Polsce, które byśmy mogli powiedzieć, dobra, zwijamy ten manszaft cały, bo jak nie będziemy krytykować, to nie będziemy funkcjonować. A jakbyś funkcjonował na przykład w takiej La Liga? No w takiej La Liga albo już... takim Premier League, nie? Kogo no, byś grillował? No pewnie mogę... by się znaleźli tacy, ale... Nie, no byłoby już ciężko. Ciężko, no. No wiesz, no bo jak... Ja musiałbyś, no nie wiem, na kim się skoncentrować. No może, chyba, że mówimy o tym sezonie, początku sezonu, tak? Że Barcelona już no tak, no potraciła, właśnie. Real potracił, Atletico potraciło. Może tutaj by się tak... No ale to są rzadkość taka, że... No, musiałbym mieć taką pracę dorywczą na co szósty sezon. Dzwoniliby po ciebie, słuchaj. Rozpalamy. Co kilka sezonów wpadnij, bo akurat ten początek ligi jest dramatyczny. Mamy podpałkę, czy mógłbyś nam rozpalić tak, grilla? Tak, czy mógłbyś pogrillować. Nie? I w ten sposób. No, żyjemy w kraju, myślę, że... No, ale wiesz, to nie tylko chodzi o Polskę, tak? Bo domyślam się, że mógłbym spokojnie grillować i w Rumunii, i w Bułgarii na przykład. No nie, no na pewno. Tam, no, przecież... Myślę, że oni tam poziomem podobni do nas, tak? I też się kompromitują zawsze w pucharach, także czy w Europie. No to też pokazuje. No akurat w Polsce tematów nie zabraknie, to na długie, długie lata. Ja widzę, co się dzieje, tak? I to jest... To nie chodzi o te najwyższe reprezentacje, czy też poziomy rozgrywkowe, ale... Też widzę dużo zaniedbań, jeżeli chodzi o,
o te najmłodsze, najmłodsze te roczniki w polskiej piłce, gdzieś w tych szkółkach, a że my też trenujemy na tych boiskach w tygodniu, gdzie trenują adepci polskiego futbolu, to ja jestem załamany. Nie napawa to optymizmem. Nie. No, to już nie chodzi o samo, czy to wyszkolenie tych chłopaków, ale o samo, ale też prowadzenie przez trenerów tych drużyn. To są jakieś, zawsze się mówiło, dajcie tym młodym piłkę, niech grają, niech kiwają, niech strzelają, bo tego mają się uczyć za młodo. Nie, oni biegają, płotki, skaczą, szybkość, trening taktyczny. Ja mówię, co jest w wieku 10 lat trening taktyczny potrzebny takiemu chłopakowi? Ja mówię, rzućcie im piłkę, nie grają, strzelają. A ty się raczej taktyki nie uczyłeś za dzieciaka. Nie, trzeba było kiwać jak najwięcej. No. No, ale wiesz, no, to jest też ten problem, że jak patrzysz na polską ekstraklasy, to tak, wiesz, wymień się 10 piłkarzy polskich, którzy potrafią dryblować. No nie, no 10 nie wymieni. 10 to nie 5, żeby wymienić, no, to by było dobrze. No właśnie, do tego dążę, czyli oni wychowani w Polsce nie są w stanie przedryblować później na boiskach ekstraklasy, no. A jak nie potrafisz, no to później masz problemy, tak? Nawet w reprezentacji jest ciężko takich znaleźć, bo dzisiaj masz, kto może jeszcze tak świetnie przedryblować, że powiedziałbyś, tak, to jest drybler, no Zieliński pewnie, tak? Lewandowski sam się przyznał, że on nie potrafi. No ale wiesz, no on Milik on, też powiedział. No Milik, no tak, no ale to już wiesz, no już, dajmy na to, brakło gdzieś tego wyszkolenia takiego, właśnie może tych treningów, tak? Żeby kiwać od samego początku na boiskach szkolnych, podwórkowych i tych, a nie uczyć się taktyki w wieku 10 lat, czy tam przesuwania, czy jeszcze jakichś treningów fizycznych. No pamiętajmy, no, kiedy się, przecież ten każdy chłopak to gdzieś do roku 15, 16, znaczy później zaczyna się dopiero rozwijać, dopiero łapie jakąś masę, tak? To wszystko, no to on dopiero później potrzebuje i siłowego treningu i tego wszystkiego. A tak to takiego bodźca innego zupełnie, nie? Tak, i później może dopiero, tak jak będzie już dochodził do tego wieku seniora, no to może zacząć łapać taktyki, tak, taktycznych treningów, ale tak to do 15 roku życia to ja w ogóle nic takiego nie robię, tylko rzucił piłkę i niech grają, kiwają się. Jak najwięcej, tak, najwięcej kiwania się, tak? No to jest najwięcej kiwania, poprawiania techniki, treningów technicznych, kiwania. I od ofensywnych piłkarzy strzelania bramek. A ty jesteś trenerem w KTS-ie? Nie, 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 nie masz oficjalnego, nie, nie. Że... Nie, nie jestem trenerem, jestem... Asystentem, czy jak można cię nazwać, twoją funkcję? Ja tam jestem od atmosfery. Atmosferić. Atmosferić. Nie, mamy trenera, mamy trenera z papierami, ja nie mam papierów i nie chcę ich mieć, a ja jestem takim jego asystentem. Dyrektor sportowy? Ja jestem, tak, wiesz, ja byłem od początku gdzieś tam przy castingach, przyglądaliśmy się razem z trenerem. Nie, no to typowy dyrektor sportowy. Wybieraliśmy, odrzucaliśmy, tutaj zawsze gdzieś, wiesz, no atmosferę też muszę zrobić, muszę gdzieś z nimi pójść wieczorkiem czasami. No tak. Gdzieś jak mam imprezki czy coś, to też jestem. Także do tego się nadaje, no, ale też i do, jak to mówią, do pierdzielania czasami z ławki, jestem bardzo nerwowy. No właśnie, a jaki masz styl świętej pamięci Janusza Wójcika, którego byłeś, powiedzmy, takim pupilem? Identyczny. 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 No, mogę iść tam. Czerpiesz. Tak, tam. Inspiracje. Nie, to można byłoby tam niektóre moje z ławki to tylko zrobić pik. Jak to wiesz, wypikować to wszystko i nie jestem. Ale też kiełbasy w górę, czy masz swoje nie, jakieś? Nie. Tak, cały Janusz Wójcik. Jakoś tak przesiąkłem Januszem Wójcikiem świętej pamięci, że. Ale to mówię, to czasami potrafi zmobilizować, jak niektórzy nie wytrzymują, ale wiem, że ta drużyna wytrzymuje, bo jest, tak mówię, no, jest do tego przystosowana. Mhm. Myślisz, że brakuje takich trenerów właśnie jak Janusz Wójcik dzisiaj? Czy oni by się odnaleźli w ogóle? Czy czasy zmieniły? Jakby mnie się wydaje, ja bym powiedział, że tak, ale bym znowu z drugiej strony zauważył, że dzisiaj w dzisiejszych realiach, w tamtych realiach, nie wszyscy dali sobie radę z takim podejściem Wójcika. No tak. No. Ci, co sobie dali, to się załapali do tej reprezentacji olimpijskiej, pojechali i medal zdobyli. A wiesz, no dzisiaj ten biedny chłopak mógłby się mamusi poskarżyć. Przecież dzisiaj to jest tak naprawdę, że gdyby ktoś dostał taki opieprz, jak wy dostawaliście. Ojej, no to wyobraź sobie, a teraz... To nie wiadomo, czy by z piłki nie zrezygnował w ogóle. No właśnie do tego dążę, tak? Ilu by psychicznie wytrzymało dalej później trenowanie, czy grę w takim klubie pod okiem takiego szkoleniowca. Wiesz, w dzisiejszych czasach masz rodziców, którzy chodzą ci na mecze, na treningi.
rodziców, którzy się biją, to może i tego trenera by pobili. No, no wiesz, no, to ciężko powiedzieć. Brakuje nam w sporcie, ogólnie w całym sporcie, nie tylko w piłce nożnej, ale charakterów. Mi się wydaje, że nie ma charakterów. Przy piłce nożnej ja zawsze to będę podkreślał. W dawnych czasach, jak wychodziłeś na pograć sobie przed blok, to musiałeś przyjść porą jesienną, totalnie ubrudzony w błocie. Dzisiaj masz wszędzie sztuczne nawierzchnie. Gdzie tam szlifować jakiś charakter, jak tam przecież on przyjdzie w tym dresie nieprzepoconym, nieubrudzonym od błota. No wiesz, no na sztucznej grasz, tak? Wszystko masz tam, piłka ci nie skacze. To też można powiedzieć, no jak ci tu nie skacze, bo cały czas trenujesz na sztucznym, to dlaczego ci tu nie skacze, jak wychodzisz na trawiaste boisko? My to mamy problem taki w drużynie. Nam bardzo to ciężko idzie grać na... Gramy na Marymoncie, na mecze gramy na trawiastym, a trenujemy na sztucznym i pamiętajcie, na sztucznym wygląda to bajecznie. Zagraliśmy 3 mecze na sztucznym, to jeden z tych 13-3, ale tam piłka chodziła, a na trawie już, wiesz... Ale jest straszny przeskok, ja muszę przyznać. Ja na przykład nie lubię w ogóle na sztucznych grać. To jest niesamowity przeskok, jeżeli chodzi o grę, nie? Tak, tak. Wiesz, ja też zdaję sobie sprawę i obawiam się, że ci zawodnicy młodzi, którzy już w tych latach wcześniejszych spędzą na tych boiskach po 5-6 lat, no już będą mieli tak narażone stawy te kolanowe i no stopowe, tak, bo tak, to tak. Wiesz, to jest jednak inaczej tam. Przecież tam czasami jak piłkę zagrasz prosto, to ona tak, no to wobec, a tam źle postawisz, to wszystko jest tak niebezpieczne na przyszłość, że to będzie jeszcze więcej kontuzji w przyszłości, jeżeli chodzi o kolana, o stawy. No Marek ci tylko opowiadał, że on lubił, że się kształtował na lodzie, na tych, bo się wszystkie stawy rozciągały, to wszystko się a tak, jakoś było elastyczne bardziej, nie? Jak się trenowało na jakichś śliskich nawierzchniach. Wiesz, mieliśmy silne, może też z tego powodu, że mieliśmy silne stawy, bo tak dużo było, dajmy na to, treningów skocznościowych, ale zarazem też mnie się wydaje, że dużo pomagały góry. Góry w Polsce, zawsze te zgrupowania w górach dwutygodniowe. Znienawidzone pewnie. Nie? Znaczy, wiesz co, zależy, bo później one po tych górach, to był jeden taki ciężki okres przygotowawczy w lato już. My nie mieliśmy wtedy w lato takiej przerwy, jak teraz mają, bo my kończyliśmy w czerwcu, a w lipcu zaczynaliśmy. Ale nie, biorąc pod uwagę przygotowania, no wiesz, no, żeby wejść gdzieś, no za Wójcika to wchodziliśmy na Kasprowy, to niech każdy sobie wyobrazi drużyną Legii. Żeby wejść na Kasprowy, no trochę jednak te nogi musisz uważać. Jak wchodziłeś na mniejsze górki, na przykład kończyłeś gdzieś tam na jakimś szczycie, to było tylko takie coś. W dół zbiegamy. No niech każdy sobie pozbiega z góry. To zobaczy, że to nie jest ścieżka. Gorzej się zbiega, nie? No, wiem, to trzeba uważać na stawy, tak? To trzeba wiedzieć, że nie postawić nogę na kamieniu, żeby nie skręcić. A i żadnych skręceń w takich treningach. Jeden bieg szybciej, ja to lubiłem zbiegać jak najszybciej, a niektórzy wolniej czy coś, ale bo to było takie jakieś, nie wiem, przygotowanie. Później te wszystkie stawy idealnie funkcjonowały i nigdy nie miałem jakichś problemów z kostkami, z kolanami. To też może być właśnie ten powód, że nigdy nie trenowaliśmy na sztucznych nawierzchniach. A pamiętasz swój jakiś najgorszy trening? Najcięższy? Najcięższy trening? No nie, no było to już... Szczerze, najcięższy taki jeden, jakbym miał wziąć, to... To cię tak przeciągnął, który trener? Nie, to był mój po pierwszym sezonie w Betisie. Ale to był taki trening, gdzie przyjechałem do Polski, wiesz jak to w Hiszpanii, ponad miesięczna przerwa. Przyjechałem, oczywiście mieliśmy tam wykaz, żeby cokolwiek jeszcze w Polsce tam 2 tygodnie przed okresem przygotowawczym robić. No ale wiesz jak to w tamtych czasach. Zrobiłem, pewnie miałem rozpisanych z 15 treningów, a zrobiłem z 5. A więcej czasu nie znalazłem. No i tak przyjechałem, a tam pierwszego dnia badania, no to wiesz, spokój. A drugiego, trening wytrzymałościowy. O. To taki, no nie wiem, na polu karnym i biegałeś od pola karnego do końcowej linii. A trener sobie wyłączył magnetofon i była ta, i taki sygnał. A, bip test chyba to był. O, i coraz szybciej, człowiek. Skończyłem, ale upadłem i już nie mogłem podnieść. A u kogo to było? To było Lorenzo Serra Ferrer, był naszym trenerem. I od razu taki, mówię, co mi po
Nie ma wstępu do treningu, nie ma żadnych. Dziadeczek, nie? Coś? A wyobraź sobie, upałek, upał straszny, bo to w lipcu, w Sewilli, pod koniec lipca w Sewilli 40 na termometrach, także trening 6 rano, no ale parowa totalna. No tutaj teścior, no nie no, teścior był to niesamowity, ale ukończyłem, zrobiłem. Ale sobie wtedy obiecałem, następne wakacje na pewno zrobię wszystko to, co miałem rozpisane, bo nie można przyjechać tutaj nieprzygotowanym do pierwszych takich testów na tym, no bo tak to wyglądało. To dzisiaj to już jest normalka, że nawet jak masz ten miesiąc przerwy, no to dostajesz 2 tygodnie. Nie, no wszyscy, nie? Tak, to tak, tak, tak. Wiesz, no wtedy, też pamiętaj, że wtedy był wielki problem. Przyjechałem z, myślę, że tak łatwo było przyjechać w 95 roku i znaleźć siłownię w Warszawie? No miałem rozpisany się, no trening tak, na siłownię. Tam miałem, ale w Polsce nie miałem. No to gdzie miałem ten trening siłowni? Znaczy wiesz, no równie dobrze mogłem pójść jakąś wodę dźwigać, dajmy na to, albo jakieś, nie wiem, coś przenosić, jakieś meble może coś, może to byłby dla mnie, ale wiesz, no nie będę mebli nosił. Inne warunki na pewno były w Polsce niż w Hiszpanii. No nie będę nosił mebli, jak mam rozpisane, że mam, nie wiem, coś zrobić na siłowni, tak? Przejdę do twojej książki, która stała się, można powiedzieć, takim bestsellerem, hitem, jeżeli chodzi o książki piłkarzy. Można powiedzieć, że jedna z pierwszych takich książek, w których ktoś tak bardzo oficjalnie i w taki sposób wyraził swoje opinie, wspomnienia, i to wszystko było tak dosyć fajnie też opisane, gdzie można było zobaczyć trochę inną twarz piłkarza i jego przygody, historię, całą i karierę. Myślisz, że po wydaniu tej książki, cały ten jakby okres do teraz, mógłbyś napisać drugą? Miałbyś nie, tyle nie, historii? To znaczy, wiesz co, no miałbym, tylko że to nie byłoby już związane za bardzo z, jakby to powiedzieć, z szatnią piłkarską. To bardziej z szatnią dziennikarską, no bo wiesz, ja przez miesiąc czasu byłem w Austrii przy okazji Mistrzostw Europy z ekipą z polsatowską. Wiesz, no, miesiąc czasu musiało się dziać, to po pierwsze, tak, no jestem już gdzieś, no tutaj już widziałem wiele rzeczy, tak, ale nie, to nawet miałem takie propozycje, żeby jeszcze dopisać drugi rozdział, właśnie coś. Ale Stano ci proponował, czy ktoś nie, inny? Nie, 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 ktoś inny. Ktoś inny. Ale nie, powiedziałem, że to nie, właśnie to nie ma sensu, bo tam nie będzie niczego takiego z szatni piłkarskiej. No, to, a takie życie piłkarza po karierze właśnie? Nie byłoby to ciekawe? Bo wiesz, ty się odnalazłeś w środowisku piłkarskim nadal, jakby w nim jesteś, nie? Bardziej no, tak, patrzę ale wiesz, mi się wydaje cały czas, że jednak czytelnik potrzebuje raczej tego, co się działo gdzieś tam w szatni, jakie były ewentualnie imprezy, albo jakich nie było imprez. I właśnie to też tak o to chodziło, że jak już Krzysiek zasiadał do pisania tej książki, to wiedzieliśmy, że to będzie szło w tym kierunku, że to ma być szczere, ale zarazem właśnie z takich troszeczkę szydercze pośmianie się z tego, co człowiek razem z drużyną Legii czy tam reprezentacji wyprawiał na zgrupowaniach, czy też poza nimi, bo no, to była taka jedna z tych pierwszych, które wychodziły, no wiesz, od tamtej pory jeszcze. Znaczy mnóstwo się pojawiło, no ale wiesz, no to też nie chciałbym gdzieś pisać książki na zasadzie, że wszystko co było fajne, tak, no bo wiesz, no, tutaj, że ciężko trenowałem, przecież też ciężko trenowałem, tak, no ktoś mi nie powie, oczywiście, że, dajmy na to, tak. Bo ktoś mi nie może powiedzieć, że ciężko, nie, to jedzę w góry pochodzić 2 tygodnie rano po górach, za przewodnika ci służy Józef Łuszczek. Sprawdźcie, jak nie wiecie kto to, który po tych górach śmigał niesamowicie i bez nart. To jest najważniejsze. Przeganiał nas do samego szczytu. Na szczycie informował, dobra, to teraz możecie. On schodzi, bo jest za stary na zbieganie. On mówi, a wy macie zbiegać, bo tak trener kazał. A po południu, łup, stacjonarny trening 1,5 godziny na małej salce gimnastycznej, no i to wiesz, nie trenować, każdy trenował mocno, ale o takich rzeczach to człowiek nie będzie pisał, prawda? No nie, to bo, tak, to nie sprzeda książki, nie oszukujmy się, prawda? No właśnie, bo musi coś, co musi być takie, że gdzieś tam zostanie w głowie, ale ten Kowal to musiał mieć przeżycia na takiej imprezie, tak, albo ten
jak tu poszli gdzieś tam z piszem czy szczykierem, czy tam tego, tak jak było to w tamtych czasach. No i tak to wyglądało. Tak to miało być napisane i tak zostało i minęło. Miałeś jakiś opór w ogóle przed napisaniem tej książki? Przeszło ci przez myśl, warto, nie warto? Nie, bo nawet do dzisiaj jestem w stanie sobie tak powiedzieć. To był właśnie bardzo dobry pomysł, bo jak już człowiek się starzeje, pamięć może uciec, to sobie ją otwieram. Mm. I, pamiątka. Tak, i sobie ją w kilka godzin przypominam sobie, nawet jak już nie potrzebuję, dajmy na to, całej przeczytać, to zawsze sobie biorę tak etapami, nie? Co było w Legii Warszawa, tak? To było gdzieś tam na Cyprze. A, i tak. Wiesz, żyliśmy troszeczkę w innych czasach, w których tak, nie byliśmy fotografowani na mieście. No nikt właśnie nas nie nakręcał. Mogliśmy do knajpy wchodzić, do kina, nam się kiedykolwiek, o której godzinie podobało. I nikt nas stamtąd nie wyrzucał, nie sprzedawał, nie robił zdjęć, nie sprzedawał do gazety. To były inne czasy, tak? To wtedy można było robić wszystko. No i no tak to niestety funkcjonowało. Bo miałem zapytać, co ty robisz poza piłką nożną, w zasadzie poza twoim zainteresowaniem, taką pasją do piłki, bo widać, że ty tym żyjesz i to jest takie trochę twoje uzależnienie mocne, ale poza piłką rozumiem, że to jest gotowanie i grzyby. No, grzyby tylko właśnie tą porą, czyli jesienią. Czy masz coś jeszcze w ogóle poza tym, co tak jakoś cię wkręca, pasjonuje? Nie, wiesz co... No bo domyślam się, że czasu masz mało teraz. No. Tak, ale hobby to praktycznie takie najważniejsze, to tylko to jesienne grzybouranie. Rozumiem. To jest z drugiej strony, ile można mieć tego czasu, jak człowiek ma hopla na punkcie oglądania tych meczów. No, dokładnie. W dzisiejszych czasach to już ci wszystko pokażą. Dzisiaj możesz ile chcesz dziennie, prawda? To jest też, ja ci powiem, to jest też szkodliwe dla tej naszej młodzieży, dla naszych zawodników. Wiesz, kiedyś mogłeś się schować, w dwóch meczach nie zagrać, telewizja nie pokazała i było jakoś, wiesz. A teraz każdy ci pokazują, transmitują, to weź zrób jeden błąd, od razu szydera na cały kraj, gdzieś tam na Twitterze, taki zawodnik, tak jak, to jest problem, ale do tego właśnie też trzeba mieć i charakter, i podejście, że jak już wchodzisz w ten zawodowy futbol, to już każda twoja akcja w meczu oficjalnym będzie w telewizorze. No, I z tym myślę też sobie nie dają na przykład w większości polscy zawodnicy. To nie ulega wątpliwości, a przynajmniej ci w Ekstraklasie, bo to widać. Czyli w sumie co sugerujesz, że może nie tyle co umiejętności, co psycha słaba? Tak, ale to wiesz, no, na początku myślisz, że jesteś świetny, gdzieś tutaj rozmawiasz z kumplami, ale tutaj, bo poszedłem do takiego i takiego klubu, tu jestem świetny. No, a później wiesz, wychodzisz na boisko i nagle okazuje się, że telewizja cię pokazuje. No, tu wcześniej w juniorskich... Jest presja. A w juniorskich drużynach przyszło 30 kibiców i to wszyscy byli rodzice piłkarzy, tak? No to mówisz, to z tym sobie dawałem radę, nie? A tu nagle wyszedłem i jest, dobra, no i będzie to 3000, 5000, ale tak, już jest stadion nowoczesny, są kamery. Leci jakiś dziennikarz z mikrofonem do mnie po wywiad, no bo wiesz, z tym sobie nie radzą. No po prostu zawodnicy w tych pierwszych dwóch, trzech latach, tak widzę czterech, no mają z tym problemy, że jednak... Dlatego też ta polska młodzież, jeden mecz fajnie, w Ekstraklasie trzy złe, dwa dobrze, sześć złych. Tak to wygląda, bo wiesz, no, oni muszą mieć to zakodowane, że każdy ich występ będzie w telewizji. Nawet ten, jak wyjdą, tak jak mówiłem wcześniej, jak wyjdą do knajpy, nawet na makaron, z wodą niegazowaną, to i tak będą nagrani. No ale tak. Jeszcze nie przez dziennikarzy, tylko przez postronnych ludzi. Wiesz, dzisiaj wrzucenie zdjęcia na Twittera, na jakiekolwiek social media jest pierwsze, co patrzą, co trzyma w ręku. Tak. Czy w ogóle w tle czasem możesz dostrzec wszystko, nie? Analiza jest całego zdjęcia jakby. Tak, to a już jak jest coś powiązanego z alkoholem, no to... To jest młyn na... Tak, woda na młyn, nie? Jest, oczywiście. Jest jazda. I niech ci mecz nie wyjdzie później i to już... Po meczu też uśmiechnąć się nie możesz. Jak ci nie wyjdzie, no to ci będą wyciągać. Przy każdym już. A i było się iść przy tym winku, no to nie moje. Stało. A masz tak, że kogoś na przykład cenisz wyjątkowo w Ekstraklasie, w ogóle w polskiej lidze, jeżeli chodzi o trenerów piłkarzy? Kogoś takiego, kogo sobie, powiedzmy, upodobałeś?
No bo tu mówimy, że no krytykujesz, krytykujesz, ale no czy masz kogoś, kogo mógłbyś tak pochwalić, dzisiaj powiedzieć? Ja na przykład lubię szczerość Michała Probierza. Bo mi się wydaje, że tego też potrzeba. To, że może nie zawsze się z nim zgadzam, dajmy na to, jak on tam gdzieś przyjdzie z jakimś, nie wiem, kwiatkiem na konferencję, czy z czymś tam, czy tam jeszcze coś sobie wymyśli. No ale na pewno jestem, znaczy zgadzam się całkowicie z jego wyobrażaniem, tak? O tych pocałunkach śmierci, jeżeli chodzi o eliminację do pucharów. Tak jak mówi, jak był trenerem Jagiellonii, o tym braku boisk do treningów w Polsce, że to jest wszystko zaniedbane i w ogóle nie ma. Dlatego za szczerość, tak? Bo inni to jeszcze mówią, nie, my mamy gdzie trenować, mamy jedno boisko piłkarskie tu i tu, ale później jak z klubu zostaje wyrzucony, nie, nie mieliśmy gdzie trenować. No wiesz, Probierz mówi to będąc trenerem. Dlatego też raczej w kierunku takim patrzę. Za szczerość cenię ludzi. A z piłkarzy? Masz kogoś takiego? Z piłkarzy, no wiesz, no z piłkarzy pewnie jest spora liczba takich zawodników, którzy są ewentualnie gdzieś się. To ciężko teraz wymienić takiego jednego czy coś, tak? Że ktoś to znaczy, się... że nikt tak naprawdę wcale ci mocno w pamięć nie zapadł, nie? Bo ciężko kogoś wyróżnić. No tak, ale jakbym miał wyróżnić, to musiałbym z pięć nazwisk, ale nie chciałbym teraz tak się już zagłębiać bardziej w to, ale na pewno są tacy zawodnicy. Są jeszcze. No, oczywiście biorę pod uwagę, że są to zawodnicy, którzy gdzieś tam już zbliżają się do końcówki, tak? Czyli mówimy o tych starszych, którzy jeszcze pamiętają te czasy, gdzie jeszcze tego, no bo teraz wyciągnąć jakąś ciekawą wypowiedź młodego zawodnika w polskiej piłce, to. No nie, no dzisiaj jest no wszystko... chyba, że sam się zlinczuje na oczach telewidzów, tak, przed kamerami, ale to tylko tyle. A takie kontrowersyjne wypowiedzi lubisz w stylu, akurat jesteśmy po wypowiedzi tutaj piłkarza z wczoraj, z Kwiecień się wypowiedział tak dosyć kontrowersyjnie, a tych wypowiedzi gdzieś tam w internecie to można szukać sobie na YouTubie, tylko wpisać i one zdobywają miliony. Cenisz sobie bardziej coś w tym stylu, czy, no bo wiadomo, wszyscy się wypowiadają według pewnych schematów, regułek i tyle, co można usłyszeć po meczu. Czy wiesz, no, pretensje do sędziów zawsze będzie miał każdy zawodnik, któremu albo nie poszło w meczu. No bo wiesz, jakby Jagiellonia wygrała, to nie Kwiecień by nic takiego nie powiedział. A tutaj gdzieś uciekły dwa punkty, no ale trzeba było zrobić na boisku wszystko, żeby ten mecz wygrać, a nie czekać do końcówki spotkania i tą bramkę się straciło. To taka pierwsza zasada. Sędziowie w Polsce nie są rewelacyjni. Ja uważam, że są słabi. Czy są bardzo słabi? Nie, no bardzo słabi to są w Hiszpanii, ale w Polsce są słabi w większości. Czasami znajdzie nam się jakiś kwiatek, który ma fajny rok czy dwa, później też popełnia mnóstwo błędów, ale no, sędziowie, pamiętajmy, że piłkarz myśli, że sędzia go skrzywdził, bo tak chciał. No, jak jest słaby, to musi popełniać błędy. Tak samo jak i piłkarz. Jak jest słaby, to przecież albo nie strzeli karnego, albo do pustej bramki. Czyli wychodzi na to samo. A jeżeli patrząc na wypowiedź nawet piłkarza Jagiellonii Białystok z tego powodu, to zwróć uwagę, że w ostatniej kolejce poprzedniego to Jagiellonia Białystok, to Wisła Kraków narzekała, tak, na mecz Białymstoku, gdzie był bramka prawidłowo zdobyta przez Płoczczan, ale nie została uznana, bo sędzia sobie gdzieś tam wymyślił faul, którego nie było na środkowej strefie boiska i dzięki temu to Górnik Zabrze został na czwartym miejscu, a nie Wisła Płock. Także no i tutaj piłkarz Jagiellonii nie miał pretensji do sędziego, że tam się wygłupił sędzia, albo no nie wygłupił się, bo to była na korzyść Jagiellonii, prawda? Mhm. No tak, no to czyli będziemy mieli z tym do czynienia, tak jak w całym świecie. Sędziowie czasami dają, czasami zabierają, ale to i tak gdzieś na końcu wyrównuje się. No może poza tymi światowymi tuzami, gdzie tam oni zawsze nie może się u nich wyrównywać, bo zawsze muszą mieć tych pomocy zdecydowanie więcej niż zaszkodzeń od sędziów. No, rozumiem, ale bardziej mi chodziło też, czy dla ciebie takie wypowiedzi, to lepiej, żeby się piłkarze tak wypowiadali, czy... Ale to wiesz, to powinien za to, no wiesz, słuchaj. Nie mówię tylko, mówię o nim jako przykład, tak, bo tych wypowiedzi... Znaczy, wiesz, ja wolałbym powiedzieć, że on zagrał na przykład słaby mecz po którymś meczu, powiedzieć, że ale jestem w katastrofalnej dyspozycji, albo że okay, no cała właśnie drużyna gra, a nie zwalać na sędziów, tak, i wiesz, że chwilę dostanie karę, no to może się okazać, że on już więcej nic takiego nie powie. Wolał, żeby zawodnik mówił to co jakiś czas, no ale wyobraź sobie, jakby tak każdego sędziego walił, no to się nie wypłaci i w końcu go zawieszą na rok, jak będzie tak walił. No. Problemem piłkarzy chyba jest to, że oni nie potrafią przyznać się w ogóle do tak, błędów żadnych. Tak, nie oni nie szukają widzą w sobie gdzieś, w ogóle nigdzie, nikt nie tak, widzi problemu w sobie. Ale wiesz co, to jest tak, gdzieś i wśród prezesów, trenerów, no tak, większości jest... i
to choroba naszej ligi. To, nie przechodzi, tylko i to przechodzi na piłkarzy. No wiesz, ja z Krzyśkiem Stanowskim to byliśmy głównymi winowajcami tego początku sezonu Legii Warszawa. No tak, no bo ty Wołos chyba też był dziennikarze. No, Krzysiek Stanowski też, tak, no to właśnie mówię. No. Ogólnie zauważam, że w ogóle dziennikarze są winni teraz wszystkiemu praktycznie tak, w Polsce, całej poziomowi piłki za moment. No wiesz, no, ale trenera wyrzucili, czyli no tak. Okazało się, że to jednak trener był winny. Bo no, przyszedł drugi i odstawił kilku zawodników, czyli zawodnicy byli winni. No i tak dalej, w końcu się okaże, że jednak to nie my byliśmy winni, chociaż już się okazało, jeżeli ktoś to w ogóle wierzył, tylko po prostu wszyscy pracujący w klubie. Ale taka rzeczywistość. Szukamy tak, szukamy w polskiej piłce, ogólnie w polskim sporcie, szukamy winowajców poza swoim... Nie wpływów jakichś takich, no, chyba, nie? Tak, poza swoim takim no, miejscem pracy, dajmy na to, klubem, tak. Ktoś na zewnątrz, ktoś tu podrzucił bombę, tu jakiś ten, to nie. A my nie, my wszystko w porządku, tak. Jak byłoby tak ładnie, to przecież nikt by nie krytykował, prawda? No tak. Polskiej piłki, polskiego sportu. No mówię się, no mamy, naprawdę w polskim sporcie jest, tak jak na taki kraj patrzę, no to piłka nożna to powinna być, ma wszystko. Ma pieniądze, ma stadiony już, ma telewizję. Tylko nie ma piłkarzy i to jest ten problem. Żeby nie kończyć może takim smutnym akcentem, jak ty się czujesz w ogóle po drugiej stronie mikrofonu czy boiska, bo zawsze spełniałeś się w roli piłkarza, a od długiego czasu już jesteś po stronie szkiełka telewizyjnego. No to wiesz, ile już czasu to trwa. No trwa, ale takie tak. Może z perspektywy czasu możesz sobie to jakoś podsumować. Nie, ja tu się bardzo dobrze czuję. Zresztą czułem się od samego początku, bo wystarczyło tylko, że jak już skończyłem grać po tej przygodzie na Cyprze trzyletniej, no to gdzieś i poszła ta książka, prawda? I za chwilę Mateusz Borek mnie szukał, a znalazł i poszedłem do Polsatu. Nie było tak łatwo. Nie było tak łatwo. I gdzieś w lesie się spotkaliście nie, na grzyba? Nie. Szukał mnie na siłowni wtedy już. Na siłowni? Tak. A ja to wtedy jeszcze grałem przez chwilę w A-klasowej drużynie. Aha, no tak, miałeś epizod w niższych ligach. Tak. Tam zrobiłem awans za klasę do okręgówki, ale tam jako grający zawodnik, bo trenerem był grający trenerem był Krzysiek Iwański. Także sobie jeszcze się pobawili. A jak Mateusz cię, że tak powiem, no poszukał cię, znalazł cię łatwo było, żeby cię namówić, czy powiedzieć mu, co ty w ogóle wymyśliłeś? Nie, żeby wpaść, żeby tu do programu jednego, później drugiego, no i to były cykliczne. No i tak już zacząłem jeździć. No wiesz, no... I się przyjęło, rozumiem. Tak, no bo wiesz, no był temat, tak? Był temat, na zasadzie można było porozmawiać o tym, co się lubi, w co się grało i podyskutować na temat piłki nożnej. A przecież to nie było jakieś straszne. To 2 razy w tygodniu, później może troszeczkę więcej, 3 razy. No. A to jest tak jak i tutaj. Po prostu tutaj, znaczy ogólnie się odnalazłem, bo to jest fajna rzecz. No. Ja nie będę opowiadał, nie wiem, kawałów, bo dajmy na to znam, ale nie umiem opowiadać. Ale jak już coś chcę robić, a tak mówię, mam doświadczenie w piłce, no nie usiądę do programu o koszykówce, bo się nie znam. Rozumiem. Wojtku, dzięki za rozmowę. Fajnie, że się spotkaliśmy. Dzięki. Ja ciebie poproszę o podpis na piłce, bo zawsze zbieram podpisy, więc możesz sobie tu wybrać jakąś łatkę. Ja się w tym czasie pożegnam z widzami. Słuchajcie, dziękuję wam za oglądanie tego wywiadu, tej rozmowy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wreszcie udało się złapać Wojtka Kowalczyka. No i co? Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Zapraszam do Facebook, Twitter, Instagram. Standardowo. Oglądajcie resztę wywiadów. No i zapraszam do 11, którą zrobimy z Wojtkiem Kowalczykiem. To pewnie zaraz, za jakiś czas. Dzięki Wojtku. Dzięki. Piłka podpisana. Chyba, że chcesz coś przekazać jakoś specjalnie widzom, jeżeli masz jakiś specjalny przekaz przygotowany, ale chyba nie przygotowałem. Nie przygotowałem. Nic nie przygotowałem. Dzięki bardzo. Oglądajcie i bawcie się dobrze. Trzymajcie się, cześć.